Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem mam dla Ciebie materiał dosyć specjalny. Taki poradnik przedsiębiorcy, jak uwiarygodnić swoją firmę w internecie. Jak to zrobić? Jakich środków wykorzystać? Nie chcę Cię pakować w duże koszty. Dosyć często to są rzeczy, które wymagają po prostu chwilę zaangażowania do tego, żeby zrobić to dobrze. I do tego Cię właśnie oczywiście chcę dzisiaj namówić. Więc zapraszam, chcę w tym filmie przedstawić Ci, w jaki sposób uwiarygodnić swoją firmę w internecie. To wszystko przed Tobą. Jeszcze moja mała prośba. Jeżeli to nie problem dla Ciebie, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, skąd jesteś. Skoro prowadzisz firmę, to możesz się też pochwalić. Wpisz adres swojej firmy, co można u Ciebie kupić. W ten sposób też może zdobędziesz kolejnych klientów. Zapraszam, tego typu komentarzy nie kasuję, więc sekcja komentarzy należy do Ciebie. Bardzo proszę, coś tam napisz, inteligencja to lubi, a ja lubię, jak inteligencja to lubi, bo wtedy te filmy trafiają do większego grona oglądających. A teraz zapraszam Cię na część merytoryczną tego filmu. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Dziś w punktach postaram Ci się przedstawić taki poradnik przedsiębiorcy, jak uwiarygodnić swoją firmę w internecie. To dzisiaj nasz główny temat. Omówię to w poszczególnych punktach, aby było łatwiej przyswoić to, co będę chciał omówić. Mamy przed sobą kilkanaście punktów, więc nie traćmy czasu, tylko do dzieła. Pierwszy punkt to proponuję stworzyć wizytówkę w Google. Albo stworzyć, albo ją przejąć, jeżeli już jest stworzona. Generalnie dostać się do niej, bo to jest wizytówka Twojej firmy. To ona przedstawia Ciebie. Jeżeli jest zaniedbana, jest byle jak, no to sam wiesz, że na pewno się frustrujesz, jeżeli opinia o restauracji jest super, jest mnóstwo gwiazdek, a potem przyjeżdżasz, a tutaj po prostu albo jest piękna wizytówka mechanika samochodowego, a on tak naprawdę nie potrafi odróżnić przodu od tyłu samochodu. No na pewno znasz takie sytuacje. Więc z tej byle jakości postaraj się wznieść na wyżyny. To właśnie Ci proponuję. Stąd zadbaj o swoją wizytówkę Google. Zadbaj o to, aby były tam aktualne informacje, godziny otwarcia, możliwość skontaktowania się z Tobą, możliwość zobaczenia, jak wygląda usługa, może jakiś proces tej usługi, jak to wszystko jest poukładane. Oby znalazły się tego typu rzeczy. Dzięki temu to ta Twoja strona, ta Twoja wizytówka będzie powodowała to, że Twoja firma zacznie się wydawać bardziej wiarygodna. Oczywiście tu świetnie działają też komentarze. Komentarze, uwaga, które pod spodem jest też informacja od właściciela, czyli na przykład dziękujemy za komentarz, czy ewentualnie piszemy jeszcze parę słów pod kątem danej informacji, feedbacku, który dostaliśmy od klienta. Ważne jest zbieranie tych komentarzy, bo one pokazują innym,
że warto skorzystać z naszych usług, że warto zakupić u nas to, co oferujesz. Więc warto o to zadbać. Tu jeszcze ciekawostka jest tak, że jeżeli dostaniesz brzydki komentarz, Google go nie usunie. Będziesz go mieć na swoim profilu. Więc staraj się, aby były tam dobre komentarze i dobre opinie. To po pierwsze. Po drugie, żeby była Twoja odpowiedź, wtedy jesteś najwyraźniej zainteresowany tym, aby rozmawiać z klientami. No i postaraj się o to, żeby w kulturalny sposób ta odpowiedź wyglądała. Jeżeli nie wiesz, jak to robić, nie masz nikogo, kto mógłby się tym zająć, zapraszam do mnie. Ja zajmuję się czymś takim już dla kilkunastu firm i spokojnie mogę jeszcze przyjąć kilka i poprowadzić tego typu rzeczy, bo wiem, jak to robić skutecznie. Jeżeli korzystasz z Facebooka, warto zajrzeć na zakładkę recenzje, opinie w Facebooku. Warto tam też postarać się, aby te opinie zbierać. Różnie to tam z tym bywa, bo ile w Google to łatwo znajdujesz, bo w sumie na każdym telefonie, jeżeli czegoś szukasz, to znajdujesz właśnie w Google, to z Facebookiem różnie to bywa, ale jeżeli już ktoś wejdzie na Twój profil, być może, że będzie chciał poczytać te opinie, to fajnie, żeby były odpowiednie i odpowiednio zrobione. Więc odpowiedź o Facebooka. Odpowiednio wyprostuj profil, zamieść tam też odpowiednie informacje, a także zadbaj o dobre opinie właśnie też tam. Świetnym pomysłem jest zamieszczenie takich opinii z Google na swojej stronie w postaci slajdera. Są odpowiednie wtyczki, które powodują to, że przejeżdżają poszczególne opinie, albo można to w inny sposób zaimplementować na swojej stronie internetowej. Te opinie dają pojęcie potencjalnym klientom, że warto skorzystać z tego, co robisz. To jest tak zwany dowód społeczny. On powoduje to, że ludzie chętniej zdecydują się na Twój produkt, czy usługę, czy to, co sprzedajesz, dlatego, że inni to zrobili. I inni, korzystając z tego, byli zadowoleni. Zwiększa swoje szanse. To w czasach kryzysu jest warte przemyślenia, nieprawdaż? Bardzo często zaniedbywana jest zakładka o nas na stronach firmowych. Nie wiem, dlaczego ludzie bagatelizują tak bardzo tą część strony. Najczęściej tam jest zdjęcie prezesa i to taka informacja, że tam nasza firma istnieje od tylu lat, obsługujemy tylu klientów z iluś tam krajów i tak dalej. Jeżeli chcesz, to wypadałoby poważnie jednak do tego podejść. Po pierwsze, pochwalić się misją swojej firmy, tym, co rzeczywiście robisz dla klientów, tym, dlaczego właśnie powinienem u Ciebie coś kupić czy zamówić, dlaczego to robisz, dlaczego to jest istotne. Można też przedstawić najważniejsze osoby w firmie, jak najbardziej, ale też na takiej zasadzie, aby pokazać, co właściwie to daje klientowi, że mamy takiego a takiego specjalistę, dzięki temu ten produkt, który trafia do klienta, jest na pewno wyższej jakości niż mogłoby się wydawać. Dlatego warto takie rzeczy robić. Warto się chwalić tym, czym rzeczywiście się możesz pochwalić. Jeżeli oferujesz coś, co jest trochę więcej warte, na pewno tam ktoś zagląda. Ja mam na przykład taki zwyczaj, że nie zakupię niczego w sklepie internetowym, jeżeli nie ma telefonu. Jeżeli nie ma podanego numeru telefonu, to oznacza, że później będę miał najczęściej spore problemy z egzekwowaniem tego, co powinienem od sklepu dostać. Albo z reklamacjami. Więc to dla mnie od razu dyskwalifikuje dany sklep. Podobnie jest ze stroną o nas. Też na nią zaglądam. Patrzę, dobra, fajny pomysł, ale kto są ci ludzie, co tam próbują ze mną handlować? Pamiętaj, wbrew pozorom,
ludzie sprzedają, nie maszyny. Ja mogę być ściągnięty przez maszynę, przez marketing do ciebie, ale jak już tam jestem, to chcę wiedzieć, z kim będę miał do czynienia. Bo rozmawiać nie będę z butczatem, może na początku, ale docelowo będę chciał porozmawiać z człowiekiem. Jeżeli mi tego nie umożliwiasz, sorry, poszukam po prostu kogoś innego. Wiesz, jak to działa? Zakładka o nas jest bardzo ważna na stronie internetowej. Tylko trzeba ją po prostu dobrze zrobić. Jeżeli nie wiesz jak, też zapraszam, jest darmowa konsultacja, którą polecam. Możesz skorzystać, powiem Ci, jak to zrobić. 15 minut masz w gratisie. To wcale nie znaczy, że to nie jest nic warte. Takie konsultacje na dzień dzisiejszy u mnie już kosztują dobrych parę stów. Więc zapraszam, przemyśl to, jest naprawdę to mega warte. Jak wiesz, ludzie dzielą się na takich, którzy lubią czytać słowa, ale też są tacy, którzy lubią cyferki. Te cyferki muszą się zgadzać. Więc to istotne, aby zamieścić te cyferki na swojej stronie internetowej. Podaj pewne wartości, pewne wielkości, które są istotne. Jak dużo klientów obsługujesz? Jak dużo masz asortymentu? Jak to wszystko wygląda? No podaj te cyfry. Jak wielu klientów rocznie obsługujesz? Podaj tego typu rzeczy, bo one pokazują, że Twoja firma naprawdę jest dobra. Są ludzie, którzy naprawdę koniecznie chcą zobaczyć cyferki. No to daj im to. Bo jest etap, że namawiamy Cię na ofertę, ale jest etap sprawdza, gdzie te cyferki są mega ważną rzeczą. Kilkadziesiąt stron, które zrobiłem w ostatnim czasie, to strony, gdzie przede wszystkim staram się przełamać schemat. Często ten schemat przełamuję tym, że zamieszczam procedurę, jak wygląda po kolei zamówienie towaru. Bo jeżeli klient jest bezpieczny, jeżeli klient ma się poczuć bezpiecznie, czy zamawiając usługę, czy zamawiając towar, musi wiedzieć, jak to wygląda. Więc opisanie usługi i pokazanie krok po kroku, jak to będzie wyglądało, co, drogi kliencie, się stanie, jeżeli klikniesz przycisk zamów, jest mega istotne. Bo wtedy ja wiem, że warto kliknąć ten przycisk zamów, a nie zamieszczam go i w sumie nikt na to nie klika, bo strach to kliknąć. Nie wiadomo, co wtedy będzie. Oni tu zaraz do mnie przyjadą? A może ja mam do nich pojechać? Nie wiem, o co chodzi. Szczególnie ważne jest to przy usługach, które nie do końca są bardzo popularne. Tutaj szczególnie ważne jest przedstawienie krok po kroku. Co robisz, jak to będzie wyglądało. Co się będzie działo, jeżeli ktoś się z Tobą skontaktuje? To bezpieczeństwo klienta jest mega ważne, szczególnie przy usługach. Co się będzie działo, jeżeli będę robił to czy tamto? Jak będzie wyglądała usługa? Na co powinien zwrócić uwagę? Bierz pod uwagę, że w ten sposób możesz się mocno wyróżnić na tle konkurencji, bo w ten sposób możesz pokazać etapy, których konkurencja po prostu nie ma. Więc jak będą chcieli podnieść jakość i żeby więcej do nich klientów przychodziło, też będą musieli takie rzeczy wprowadzić. A nie zawsze to jest takie proste, bo być może to jest Twój know-how. Więc warto zamieszczać procedury, kroki, jak to wszystko wygląda, schematy, infografiki. Naprawdę to robi mega robotę. Nie jedna firma, której zamieściłem takie coś na stronie internetowej, mówiła: kurczę, teraz dzwonią do nas klienci i mówią: nie no ludzie, to jest ekstra. Ja u was wszedłem na stronę, ja wszystko wiem, co będzie. To ja u was chcę zamówić, bo tam i tam no tego nie ma, tak? No to dlatego u was kupuję. Zależy ci na takich klientach. Oni są naprawdę świetni, bo oni się często już nie kłócą o pieniądze. Więc chcesz czy nie? Nie będę łamał języka.
nie powiem, jak dokładnie brzmi po angielsku skrót FAQ. Generalnie chodzi o najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, czyli answers and question and answers. Pytania i odpowiedzi. Chodzi o to, że wypisanie w kilku miejscach na stronie takich najczęściej zadawanych pytań i od razu odpowiedzi na nie ułatwia życie. To jest twój handlowiec 24/7 na 365 dni w roku. Bo klient nie musi dzwonić do ciebie, żeby o to zapytać. Czasami dzwonią i pytają o to samo. No ale to są tacy, którym się nie chciało po prostu czytać. Ale gro ludzi to przeczyta. Bierz pod uwagę, że w tym momencie relacje społeczne coraz bardziej zaczynają się odsuwać. Coraz młodsze pokolenie boi się jakichkolwiek relacji społecznych. Więc tego typu rzeczy zastosowane na stronach internetowych naprawdę mają przyszłość. Bo ci ludzie, którzy teraz będą powoli wchodzili na rynek pracy, a później na rynek użytkowników poszczególnych rzeczy, będą tego wymagali. Po prostu. To już zaczyna być albo nie być. Jeżeli zamieścisz te informacje odpowiednie na swojej stronie internetowej, po prostu wygrasz w tym wyścigu ze swoją konkurencją. Kolejny raz podkreślę, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam. Porozmawiajmy o tym. Uzupełnij wszystkie opisy w social mediach. To też częste zaniedbanie. Te wpisy zostały wpisane czasami kilka lat temu i zupełnie są nieaktualne albo zupełnie się nie odnoszą do rzeczywistości. Tutaj czasami wchodzę i naprawdę widzę takie kwiatki, że tylko moja dusza się po prostu uśmiecha. No jeżeli wchodzę i widzę w pewnym miejscu tekst, tutaj wpisać jakiś tekst, no to przepraszam cię bardzo, no to jest ewidentnie nieuzupełnione. Bierz pod uwagę, że to wszystko składa się z tych małych drobiazgów. Dopiero te drobiazgi tworzą całość. I czasami nawet nie masz pojęcia, w jakie miejsca ludzie i klienci będą włazili, żeby coś więcej się o tobie dowiedzieć. Lepiej to przewidzieć. I uzupełniać wszystkie te rubryczki samemu w odpowiedni sposób. Tutaj jak się do tego zabrać? Warto pomyśleć o tym, żeby to wszystko było spójne. Więc ja osobiście podchodzę do tego w ten sposób, że najpierw porządkuję informacje na stronie internetowej, a potem na tej podstawie dopiero wypełniam profile na social mediach. Dlaczego tak robię? Dlatego, że w ten sposób mam wszędzie spójne informacje. Strona internetowa jest zawsze dla mnie takim centrum dowodzenia. Ona ma ściągać ruch z social mediów, i tutaj ma klient dokonywać zakupu. Owszem, są te marketplace i inne tego typu rzeczy. Możesz się w to bawić, ale zawsze bierz pod uwagę, że strona internetowa jest twoja. A Facebook, Instagram, Twitter i jeszcze wiele innych takich to są wszystko platformy, gdzie wynajmujesz powierzchnię. A z wynajmem różnie bywa. I niejednokrotnie miałem takie sytuacje, że po prostu dostaje się bana za totalną głupotę, bo ktoś zapytał o czarną farbę, a okazało się, że niby przez to mam, ja czy tam jeden z moich klientów, jakieś coś do czarnych. No totalnie bez sensu, ale blokada i ban jest. Widzisz to? Tak to działają. Tak działają social media, tak działają rzeczy, do których nie masz tak naprawdę dostępu, tylko wynajmujesz tą powierzchnię. Czasami jeden głupi komentarz, jeden głupi tekst blokuje ci konto na jakiś czas. I co wtedy? Wtedy zawsze ci zostaje strona internetowa. O ile przyzwyczaiłeś klientów do tego, że tam też mogą cię znaleźć. I że tam zawsze będziesz i zawsze cię tam znajdą. Dobra, wystarczy już o tych stronach internetowych. Przejdźmy do kolejnego punktu. Publikuj case study, zarówno na stronie internetowej we wpisach, jak i w social mediach. Pokazywanie tego, jak przyszedł do ciebie klient, jak wykonałeś usługę i klient wyszedł zadowolony, a najlepiej jeszcze jak tam on sam opisze to, jest mega rzeczą.
bo to pokazuje, że obsługujesz klientów i to ci wychodzi. Ludzie chcą iść do takich ludzi, którym po prostu wychodzi. Nie chcą łazić do takich, którzy no nie mają się czym pochwalić, tak? No mamy jakieś sukcesy, ale tak naprawdę to sami tylko w nie wierzymy. A tak naprawdę wielkich sukcesów nie ma. Tutaj prosty przykład. Ostatnio spotkałem się z tym, że do pewnej firmy miało być zakupowane oprogramowanie. Firma gigantyczna, naprawdę kilkanaście tysięcy użytkowników. I pytanie pada do firmy, która miała dostarczyć oprogramowanie. No dobra, fajnie, ale czy ten wasz program gdzieś już chodzi? No tak, oczywiście, mamy go wdrożonego. A gdzie? No u nas w firmie. I tylko tyle? No tak, no ale u nas w firmie działa. No dobra, a ilu jest użytkowników? No tak właściwie to dwóch. Jeden programista i prezes ma też konto, ale prezes się jeszcze nigdy nie logował, ale ma konto, także może się w każdej chwili zalogować. No i oni sprzedają oprogramowanie do firmy, gdzie ma kilkanaście tysięcy ludzi pracować w tym programie. No ludzie, to po prostu no nie ma siły, żeby to działało. Tak to po prostu wygląda. Case study bardzo istotne na stronie. Chwalmy się cyferkami, ludźmi, klientami, tego typu rzeczami, załatwionymi rzeczami. Chwalmy się, bo mamy czym. Warto publikować rzeczy, które naprowadzają klienta na nasz produkt. Czyli takie nasze opinie o danym produkcie, takie recenzje. Warto te recenzje zamieszczać, warto to zamieszczać i na wpisach, i ewentualnie w social mediach. Wcześniej wspominałem o stronie o nas, ale warto też wspomnieć o tym, że dobrze by było przedstawić swój zespół. Kto w nim pracuje? Ostatnio byłem w firmie, która właścicielka której powiedziała: wie pan co, jeżeli chodzi o załogę, to ja mam ludzi, którzy 20 lat tutaj pracują. No dobra, ale dlaczego nie chwalicie się tym? W tej branży, w której pani jest 20 lat, utrzymać załogę praktycznie w stanie nienaruszonym, no to jest fenomen. Naprawdę, to jest fenomen. Dlaczego się, kobieto, nie chcesz tym pochwalić? A no bo ja nie wiedziałam, że można. Można i nawet trzeba. Chwal się dobrymi rzeczami. A szczególnie właśnie takimi. Warto się pochwalić, kto pracuje w twoim zespole, co robi, co może wnieść dla klienta. Jeszcze raz przypomnę, jesteśmy jako ludzie spragnieni relacji międzyludzkich. Mimo tego, że zaczynamy uciekać od relacji społecznych, to w tych takich wypadkach chętnie zajrzymy, kto tam pracuje. Zobaczymy też chętnie, jak wygląda. Dlaczego akurat tutaj mielibyśmy się zdecydować na jedną czy na drugą osobę? Warto dlatego to robić. Dlatego namawiam cię do tego. Powiem, do czego namawiam. Świetnym pomysłem jest publikowanie w social mediach tego, co robi też firma. Jeżeli bierzecie udział w targach, wystawach, jeździcie na branżowe konferencje, tego typu rzeczy, warto się też tym chwalić w social mediach, bo dzięki temu też uwiarygadniacie się, pokazujecie, że pracujecie nie tylko nad tym, aby zarobić pieniądze, ale nad tym, aby się permanentnie rozwijać. Ludzie, którzy pracują nad sobą, nad swoim rozwojem, na pewno są ciekawsi od tych, co 8, 16, Hewlett-Packard, Wiley-Gator i tak dalej. Prawda? Warto czasami do tego w ten sposób podejść, że ważniejsze jest to, aby się nauczyć pewnych rzeczy, stawać się coraz lepszym, a niekoniecznie nastawiać się tylko, że to ma ci przynieść pieniądze. Te pieniądze się pojawią, spokojnie. Jeżeli będziesz coś robić dobrze i będziesz się o to starać, te pieniądze przyjdą do ciebie. Zaręczam ci, przyjdą. To wszystko, co wymieniłem w poprzednim punkcie, świetnie sprawdzi się na blogu firmowym. Tego typu informacje zamieszczone na blogu na pewno też zainteresują
waszych potencjalnych klientów, bo dzięki temu będą mogli poznać ten zespół, który będzie z nim współpracował czy pracował, który będzie coś dla niego później robił. Dlatego warto to przedstawiać. Co robicie, jak to robicie, w jaki sposób, jak podchodzicie do klientów, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej, na co zwracacie uwagę, dlaczego właśnie z wami warto rozpocząć współpracę, bo może po prostu jesteście sympatycznymi ludźmi, a fajniej się rozmawia z sympatycznymi ludźmi niż polakami. No, by mi się nie chce, źle by poniedziałek, nie lubię poniedziałku, mylę by tylko do piątku. Ale potem piąteczek, piątynia i weekendynia. Którą postawę wolisz? Zastanów się dobrze. Zauważ, do kogo chcesz iść. Warto przeprowadzić wśród swoich klientów ankietę. Zapytać ich, czy są zadowoleni z usług, które wykonujesz dla nich. Jak to w ogóle wygląda? I jeżeli ta ankieta wyjdzie dobrze, czyli dostaniesz te pozytywny feedback, no to czego się tym nie pochwalić? To jest też kolejna rzecz, którą możesz się spokojnie pochwalić, czy na swoim blogu firmowym, czy w social mediach. To bardziej uwiarygadnia twoją firmę, gdzie pokazujesz, że firma X zamówiła, firma Y zamówiła, firma XYZ, przepraszam, ta firma jest w Lublinie, to ona też zamówiła, załóżmy. I możesz się pochwalić opinią od nich, że byli zadowoleni, po prostu. Te dowody społeczne stanowczo uwiarygadniają twoją firmę. Pokazanie tych firm powoduje to, że chciałbym z nimi się skontaktować ewentualnie i podpytać, czy rzeczywiście byli zadowoleni. Jeżeli są, no to już jesteś w domu, ktoś cię polecił. A klienci z poleceń są najlepsi. Naprawdę. Niejednokrotnie się o tym przekonałem. Nie muszę ich przekonywać. Oni już wiedzą, co chcą, jak chcą. Chcą tak samo. Poproszę to samo danie. No to dajmy mu to samo danie, tak? Więc do tego cię właśnie namawiam. Na koniec mam dla ciebie wisienkę na torcie. Coś, do czego dosyć często namawiam swoich klientów. To tworzenie materiałów edukacyjnych. Tutaj oczywiście od razu e-booki i tak dalej. A może właśnie taki filmik jak ten? Ten filmik jest właśnie dla moich klientów. Bo dzięki takiemu materiałowi oni będą wiedzieli, o co warto zadbać. Ja specjalnie takie rzeczy przygotowuję dla moich klientów. Zresztą zobacz na inne materiały, czy na moim profilu na YouTubie, czy na moim profilu na mojej stronie internetowej. Zamieszczam takie informacje i takie materiały dla klientów. Przede wszystkim to jest dla klientów, bo dzięki temu mogę pokazywać, jak fajne rzeczy robię, jak dużo ciekawych rzeczy jestem w stanie zrobić, a to zachęca kolejnych klientów. To jest też wartością edukacyjną dla klienta. On dzięki mnie też ma możliwość się rozwijać. Dzięki temu ma też możliwość się nauczyć wielu rzeczy. Ja podsyłam pewien materiał i nie muszę tego tłumaczyć później klientowi face to face. Opowiadać tego samego, co w tym momencie przedstawiam na filmie. Po prostu podsyłam taki materiał, klient go ogląda. Wszyscy są zadowoleni. Ja nie straciłem czasu. Klient obejrzał sobie to wtedy, kiedy miał ochotę i czas. Więc warto to robić. Po drugie, jeszcze ci podpowiem jedną rzecz. Tip, który naprawdę wypróbowałem ostatnio i świetnie się sprawdza. Zanim klient, szczególnie to dotyczy usług, zanim klient przyjdzie na usługę, podeślij mu materiał, jak to będzie wyglądało, czego się ma spodziewać, szczególnie jak przychodzi pierwszy raz lub jest to usługa nietypowa. Na co się ma przygotować, co ma przygotować, co ma zabrać ze sobą, czy w jaki sposób ma się przygotować, zanim ty do niego przyjedziesz czy coś, tak? Czyli co warto, żeby wiedział przed usługą. Będzie się czuł bezpieczny, tym bardziej się na to zdecyduje. A potem, po usłudze, dziękujemy, przedstawiamy kolejny materiał
co trzeba zrobić po wykonaniu tej usługi, na co zwrócić uwagę, bo może coś jeszcze trzeba tam robić. No nie wiem, instaluje firma, powiedzmy, bramę, no i w jaki sposób ją potem konserwować, tak? Na co zwrócić uwagę? Gdzie tam, co i jak robić, tak? No nie wiem, tak strzeliłem w tej chwili pierwszy lepszy przykład, ale to jest naprawdę świetna metoda i to się super sprawdza. O mój włos, użyłbym brzydkiego słowa. W każdym razie świetnie się to sprawdza i dlatego Cię chcę do tego namówić. Czyli jeden materiał przygotowujemy zanim klient skorzysta z usługi, a drugi po skorzystaniu z usługi. Po skorzystaniu z usługi, jak dostaje klient taki materiał, po kilku dniach, jak jeszcze mu podeślesz, a teraz jeszcze poproszę o opinię, na pewno będzie pozytywny. I bardzo często w tym wypadku klient decyduje się na to, że w podziękowaniu za ten gratisowy materiał napisze Ci tą opinię. Czym jest problem? To jest tak samo jak ja za ten film, który naprawdę myślę, że sporo Ci wniósł wartości, bo na pewno znalazłeś kilka rzeczy, czy znalazłaś kilka rzeczy, które warto u siebie wdrożyć. Poproszę Cię teraz o lajka w górę i napisanie tego komentarza, bo myślę, że było do tego warto. Dzisiejszy film, który chciałem Ci przedstawić, ten poradnik przedsiębiorcy, jak uwiarygodnić swoją firmę w internecie, to 15 punktów, które Ci przed chwilą przedstawiłem. Teraz widzisz jeszcze po kolei, jak one wyglądają, dlatego żeby jeszcze tak przypomnieć i podsumować ten odcinek. Co jest ważne? Ważne jest zadbanie o pewne szczegóły, wyrównanie tych wszystkich rzeczy, pokazanie się w odpowiednich miejscach, bo zwiększasz szansę na to, że dotrzesz do swoich klientów. Naprawdę widziałem mnóstwo firm, które zamknęły się, bo tylko na Facebooku znajdę klientów. Nie. Otwarcie się na inne platformy jest naprawdę świetnym pomysłem. Oczywiście trudne jest to w wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, no bo na to też pewien czas trzeba poświęcić, chociaż możesz to podzlecić firmie takiej jak moja, która poprowadzi za Ciebie tego typu rzeczy, jak prowadzenie profilu w social mediach, czy zrobienie jakichś rzeczy na Twojej stronie internetowej. Okej, ale po prostu trzeba wykonać ten pierwszy krok. Trzeba się po prostu skontaktować z takim człowiekiem jak ja. Okej, bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Staram się, żeby był mega krótki, a pewnie znowu jak zwykle wyszedł długi. No cóż, starałem się jak mogłem, zaciskałem kciuki, aby się udało, ale wyszło jak zwykle. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli to dla Ciebie nie problem, to proszę teraz tą łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, które pojawią się na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Na tym kanale na YouTubie znajdziesz blisko 400 filmów już w tym momencie, więc jest co oglądać. Tych filmów cały czas przybywa, bo widzę, że jest spora wartość w nich i sporo przynosi mi to klientów, którzy coraz chętniej korzystają z tego, co proponuję. No to chyba warto, prawda? I jeżeli interesują Cię inne tego typu materiały, zapraszam Cię oczywiście też na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz mnóstwo fajnych artykułów. W tej chwili je poszeregowałem, podzielone zostały na poszczególne kategorie, więc masz na przykład obsługę klienta, tego typu rzeczy, gdzie warto to poprzeglądać, jeżeli chcesz wyróżniać się na tle konkurencji. Świetna metoda, naprawdę polecam. Zapraszam oczywiście też do skorzystania jeszcze chwilowo z darmowych konsultacji, które oferuję na swojej stronie internetowej. Tam w prawym górnym rogu znajdziesz taki przycisk, który można wybrać i po prostu skorzystać z takiej darmowej konsultacji. Konsultacja trwa około 15 minut. Jeżeli dobrze opiszesz, co oczekujesz ode mnie, ja się dobrze przygotuję i te 15 minut będą dla Ciebie naprawdę wartościową rzeczą. Jeżeli oczywiście chcesz, możesz skorzystać z płatnych konsultacji, których także staram się udzielać.
tu już kwestia dogadania się. Nie wiem, w którym momencie oglądasz ten film, ale powiem ci, że cenę cały czas podnoszę, bo są cały czas chętni, więc chyba to działa. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dziękuję ci za poświęcony twój czas. Zapraszam do zaglądania na mój kanał co jakiś czas. A teraz, no cóż, czas na pożegnanie się. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.